drugi kolego, zacznę od tego. Ja się zgadzam co do tego, że system jest nieszczelny. Panie radny, proszę się wypowiadać. Panie radny, system jest nieszczelny i tutaj się zgadzamy. Czy jest super nieszczelny, czy jest nieszczelny, tutaj możemy mieć inny ogląd. Ale ja nie użyłem nigdzie argumentu, że podnosimy stawki, bo wszyscy podnoszą. Te argumenty, dlaczego podnosimy stawki, poruszaliśmy na komisjach. Przede wszystkim dlatego, że taka jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, że mamy doprowadzić do zbilansowania się systemu, to jest raz. Tak? Ja mówiłem o tym, że odnoszę się do innych samorządów, które podnoszą i do ich stawek, ponieważ zaproponowana na podstawie analizy ekonomicznej stawka była dużo wyższa niż tak naprawdę podnosili inni. I do tego się odnoszę, że my powinniśmy, jeżeli podnosimy, to zachowajmy w tym wszystkim jakiś umiar, ale wprowadźmy nowe narzędzia. I tutaj była propozycja co do pytania burmistrza, a propos pomysłów na to, w jaki sposób prowadzić system. Tu była cała dyskusja bodajże 3 sesje temu, że nie wolno, burmistrz nie może się zwracać do radnych, żeby oni znaleźli rozwiązanie. No to faktycznie, my te rozwiązania dzisiaj przedstawiamy. Korelacja zużycia wody do podatku do opłaty śmieciowej. Raz. Dwa. System workowy w domach jednorodzinnych. To jest na chwilę obecną nasza propozycja, ale my też będziemy obserwować w tym momencie trendy. Z drugiej strony mamy stanowisko RIO, które zobowiązuje nas do tego, żeby wprowadzić działania i zbilansować system. W związku z czym, nie podejmując tego typu działań, uważam, że narażamy zarówno pana burmistrza, jak i panią skarbnik na dyscyplinę finansów publicznych, bo nie zastosujemy się do opinii w tym zakresie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję.